przedstawiam mały feature wprowadzony niedawno, pełne liczenie mocy ogrzewania wagonu. Lokomotywa ma wpisany generator, wagony mają wpisane moce odbiornika. Nie mam kompletu danych do wagonów, żeby uzgodnić wszystkie fizyki. W opisie filmiku załączę plik excelowy z tabelką, z danymi, które posiadam i z pojazdami, do których danych brakuje. Jeśli ktokolwiek posiada takowe dane, bardzo proszę o kontakt ze mną, czy to przez YouTube, czy na forum EUZ7. No naprawdę, części mi brakuje, nikt nie chce pomóc, nic nie wymyśla. W związku z tym zostały uruchomione amperomierze ogrzewania w niektórych lokomotywach. Tutaj mamy SU46, w których ładnie tutaj mamy i woltomierz, i amperomierz w pojemnicy ogrzewczej. Włączamy generator ogrzewania. Skacze nam prąd, powoli rośnie napięcie. Rosną obroty silnika. Regulator silnika pod względem pojemnicy ogrzewczej został już przerobiony parę miesięcy temu. Ale teraz doszedł do tego dodatkowy miernik, taki możemy sobie podzielać efekt. Na haku mam 5 nowoczesnych wagonów z przetwornicami statycznymi. Żeby te wagony miały zasilanie, musimy mieć lokomotywę podłączoną z wagonami, wszystkie wagony między sobą, z sprzęgiem ogrzewania. Lokomotywa musi mieć 7 bit wysterowany, wszystkie wagony między sobą też. Bez tego nie będzie to działać. Wyłączam ogrzewanie w lokomotywie. Statyki się wyłączyły, nie mają zasilania. Wagony zasilane są z baterii. Włączam ogrzewanie. Włączają się przetwornice w wagonach. Przy okazji przetwornice są teraz słyszalne z zewnątrz, pozycjonowane tu, gdzie powinny być. Ktoś niewyraźnie napis, ale przetwornica WN w tym miejscu jest. Nie są już więc jakimiś szamańskimi dźwiękami z wnętrza. Nie powinny pozostawać czy się bagować przy zmianie pojazdu. Odłączę wagony i zobaczymy, jaka będzie różnica bez obciążenia lokomotywy. Myślę, że to jest wszystko dobrze wysterowane, bo nie wiem, co by to obciążę teraz. Połączenia żadnego nie ma. Podłączymy jeszcze raz wagony. Sobie na debugu zobaczyć, na ile mamy ustawiony sprzęg. Flagi dozwolone są ustawione tak, że nie powinno być w żadnym przypadku, gdyby nam połączyło na coś nieodpowiedniego, jak uprotnienie czy mostek między lokomotywą a wagonami. No, zdecydowanie bardziej nam obciążenie skacze poza zakres. Przy tym, jak mamy podpięte wagony, które dają nam obciążenie. Przy lokomotywach elektrycznych oczywiście też to ma znaczenie.
mamy obciążenie sieci prądem trakcyjnym. Mniejsze napięcie na sieci przez to. Widać wyraźną różnicę przy obciążeniu wagonami. Jeszcze raz proszę, jeśli ktoś posiada jakiekolwiek dane co do mocy ogrzewania wagonów nie ujętych w tej tabelce, przez tabelkę na ten ekran. Wagony, które są podświetlone na biało, w ogóle nie mam dla nich danych. Wagony, które są podświetlone na żółto, mają dane ściągnięte z jakichś innych podobnych przez analogię konstrukcyjną, ale nijak nie prodokumentowane.